Dobrze, także oficjalnie witam Was na czwartej edycji Polish Carpcasting 2022, uroczysto-karpiowe, eliminacje do Mistrzostw Polski. Zanim zaczniemy szczegóły odnośnie zawodów, nie sprawdzaliśmy tych wpłat na federację, ale teraz w trakcie właśnie dostałem z federacji maila, że mam im przesłać listę jakby zawodników. Także oni pewnie będą to weryfikować, także jeśli ktoś tego nie zrobił, to po prostu będziemy informować zawodników, no i tak, tak z tymi jest, nie? Ale oboje czy nie? Wszyscy muszą być. Także informuję, bo ja tego nie sprawdzałem, bo generalnie nie jest to w moim interesie, ale po prostu oni to od nas wymagają, jak dają eliminację, za którą trzeba zapłacić, no to jeszcze trzeba im teraz jakby weryfikować, kto zapłacił, a kto nie. Zresztą w regulaminie to było, także tak gwoli wyjaśnienia. Ja się cieszę, że możemy się spotkać. W końcu nie ma pandemii, która nas męczyła 2 lata. Natomiast no, nowe problemy jakby pojawiły się na świecie. Trzy drużyny nie przyjechały z Ukrainy, ponieważ mają wojnę, miały startować, niestety nie miały wyboru i nie dojechały. W ostatnim czasie też chciałbym teraz poświęcić chwilkę, taką minutę jakby ku pamięci, ponieważ w ostatnim czasie odeszło od nas kilku znajomych, przyjaciół. Też znaliście, na pewno część osób znała i ze świata karpiowego też jeździli do nas na zawody. Też mieli być na przykład w maju na zawodach. Niestety tak się stało, jak się stało, że już ich z nami nie ma. Ja pozwolę sobie po prostu ich wyczytać. Także Janusz Stasiński, kochający ojciec i mąż, karpiarz, członek teamu Genesis, uczestnik wielu edycji właśnie tutaj na uroczysku karpiowym. W maju miał być na naszym Pucharze Śląska. Następnie Łukasz Wieczorek, a jeszcze wracając do Janusza Stasińskiego, odszedł w wieku 51 lat. Łukasz Wieczorek, kochający ojciec, zapalony wędkarz, karpiarz, również w tym roku miał u nas startować na zawodach. Miał zostać gospodarzem łowiska PZW Olszynka, stowarzyszenie, którym się chłopaki opiekują, zrobili wodę no kill. Nasz przyjaciel i kolega odszedł w wieku 38 lat. I kolega Kamil Morkisz, kochający mąż i ojciec, zapalony karpiarz, znany w środowisku śląskich karpiarzy, też swojego czasu związany z teamem Daxon, zmarł nagle w wieku 35 lat. To są osoby, które odeszły w ostatnich 2 miesiącach. Także jeśli pozwolicie, o przysłowiową minutę ciszy, żebyście stali ku ich pamięci. Dziękuję bardzo. Ku pamięci naszych przyjaciół, kolegów, karpiarzy. Dobrze, także teraz oficjalnie możemy rozpocząć nasze zawody. Pogodę staraliśmy się zamówić, no ale niestety wyszło jak wyszło. Może jutro będzie lepiej. Na razie jest zimno. Ale tak jak mówię, uważam, że dzięki temu gdzieś ta ryba jest rozproszona jeszcze po łowisku. Tak jak wcześniej się dowiadywałem, to ryby plus 20 już trafiają się w różnych częściach zbiornika. Więc przy takich zawodach typowo rzutowych jest to, myślę, dobre. Każdy ma szansę, a szczególnie przy 3 największych rybach. Zawody formuła 3 ryb największej, klasyfikacja od 5 kg. Wcześniej o tym nie mówiłem, o tej klasyfikacji od 5 kg, bo to było oczywiste, ale teraz gdzieś tam troszeczkę mniejszego karpia zostało dopuszczonego.
więc mogą wam przetrafiać takie ryby w przedziale poniżej 5 kg. Więc po prostu zważyć sobie, jeśli jest poniżej, no to wypuścić, nie trzymamy takich ryb w siatce. Można. Stanowisko numer 14. Oryginalnie numer 1. Przy rybaczówce. My się jeszcze nie zorganizowaliśmy. Tylko nie wpadnie tam. A już sobie ustawili to trochę. O. Tak. No i pięknie, gratulacje. Pierwsze branie. Pokaż haczyk. No, była ryba. Takie ryby biorą na zawodach rzutowych. Polisz karpkasy. Pierwsza doba zawsze taka. Dokładnie. Rozkaczujące. Jestem przejazdem na stanowisku numer 40 i chłopaki mieli branie. I mają rybę. Sugeruj się maleństwo, bo płyniesz. Masz zapas? Mam. Wyglądały na miejscu. Dobra, można wypuszczać. Nie zasuwaj go. Felek, a ty kapuj chyba za nim. Piątek po południu, zobaczcie co się dzieje, znowu się rozpłynęło jak na morzu. Wszyscy zawierbacy pochowani w namiotach. Masakra. Wczoraj była piękna pogoda, a dzisiaj znowu załamanie. Yeah.
średnio. Tam się go będzie dobierał. Wyciła! Który to już lin? Jaki to już? Dobra, możemy wypuszczać. Pomóżcie? To z tych 150 metrów? 155. Spiął się. Kolejna, jedna z większych ryb zawodu o wadze 22,84. U chłopaków na stanowisku 28. Tak jest, udało się.
oficjalnie czwarty Polish Carp Casting zakończony. Ja Wam dziękuję za uczestnictwo, za walkę przede wszystkim, ponieważ warunki były dosyć trudne. Ale no tego się nie przewidzi. Nie przewidzi się pogody, nie przewidzi się, czy ryby będą chciały współpracować, czy nie. Ale to też jakby tutaj ta formuła trzech ryb tak naprawdę daje szansę każdemu do końca. Oczywiście trzy miejsca w generalce. Każdy sektor jest nagradzany, w każdym sektorze są trzy nagrody. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Nagroda za Big Fisha. Pierwsze miejsce to jest start w Mistrzostwach Polski, Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Drugie miejsce oprócz nagród, dodatkowo darmowy start w następnej edycji Polish Carp Casting w kwietniu 2023. Ja myślę, że zaczniemy od Big Fisha, tak jak na każdych zawodach. I tutaj Big Fish to karp o wadze 22,86 kg. Mówił go kolega Bartosz Chwilok. Gratulacje. Gratulacje. Dobra. I do zdjęcia. Super, jeszcze raz. Gratulacje. Wielkie. Zaczniemy teraz od sektora Genesis Carp. W sektorze Genesis Carp było więcej ryb niż w Katanie. I tutaj wynikła taka sytuacja, to już nie pierwszy raz na naszych zawodach, gdzie dwie drużyny miały identyczną wagę złowionych ryb. I równa waga, czyli suma 37,78 kg. Z tym, że u nas zawsze na zawodach jest tak, że jeśli jest taka sytuacja, co się zdarzało wcześniej, bierzemy pod uwagę największą złowioną rybę przez daną drużynę. I wtedy ona jest jakby wyżej, natomiast no, jakby patrząc na sumę, drużyny szły łeb w łeb. Ale zaczniemy od trzeciego miejsca. Stanowisko 40, Konrad Niemczyk i Damian Wójcik. Brawo! Gratulacje. Starczę do zdjęcia. Drugie miejsce, stanowisko 28, Artur Janas, Marcin Narożny. Brawo! Gratulacje. Za walkę. Tak. Chodźcie tutaj. Środek. Pierwsze miejsce w sektorze Genesis Carp, stanowisko 37 z wagą łączną 41,78 kg. Mariusz Gramala, Andrzej Krawczyk i Jacek Perliński. Gratulacje. Sumą 20,92 kg, stanowisko numer 1, Tomasz Kowalski i Kamila Kuterzowska. Gratulacje. No, przechodzimy do miejsca drugiego w sektorze Katran. Suma ryb 30,40 kg, stanowisko 19, Daniel Jakubiec i Mariusz Duraj. Brawo! Dzięki. Gratulacje. Patrzę do zdjęcia pamiątkowego. Miejsce pierwsze w sektorze Katran,
sumą łączną 34,72 kg. Stanowisko numer 6. Krystian Tadla, Artur Buk. Brawo. I przechodzimy teraz do klasyfikacji generalnej. Trzy najlepsze drużyny w czwartych karpiowych zawodach rzutowych Polish Kart Casting na uroczystym karpiowym 2022. Zaczniemy od miejsca trzeciego. Drugimi wicemistrzami Polish Kart Casting łączną sumą 34,80 kg została drużyna z stanowiska numer 32 Oskar Marciniak i Mikołaj Ratajczak. Gratulacje. Drugie miejsce. Pierwszymi wicemistrzami Polish Kart Casting 2022 z łączną sumą 44,16 kg została drużyna ze stanowiska 35 Bartosz Chwirot, Mateusz Dębina, Rafał Bączyk. Gratulacje. Jeszcze w prawo, prawo, prawo. Jeszcze. Proszę. Jeszcze. Miejsce pierwsze. Mistrzowy Polish Kart Casting 2022. Zwycięzcy eliminacji do Mistrzostw Polski również 2022. W tej edycji z łączną sumą 45,24 kg dostała drużyna na stanowisku 29 Karol Kułakowski i Szymon Budka. Brawo! Uśmiech panowie, uśmiech. I głowa do góry. Medal sobie odwróć. Dobrze. Dobra, czekajcie, że tutaj strzała. Dawaj tutaj na ten aparat. Także zawody się zakończyły, ja Wam bardzo dziękuję za uczestnictwo. Kolejna edycja Polish Kart Casting w 2023, ponieważ zawsze robimy jedną edycję rzutowy. Gdyby ktoś z uczestników miał ochotę wpaść znowu do nas, to możecie napisać na priv wcześniej, bo zawsze jakby dla osób, które startują u nas mają pierwszeństwo, więc nie trzeba czekać na oficjalne ogłoszenie, które gdzieś tam w okolicach października. Tylko jeśli macie ochotę, to zapraszam, wciągnę Was na listę, nie ma najmniejszego problemu. Także ja ze swojej strony dziękuję za rywalizację w tych trudnych warunkach i mam nadzieję, że widzimy się znowu nad wodą, może na zawodach. Także dzięki bardzo. Brawo, dzięki. Ja się idę.